Zapraszamy na ważne, niepilne, czyli spotkanie o tym, co w pracy społecznej jest istotne, ale często brakuje nam na to czasu. Rozmowy toczą się w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, gdzie zespół, sympatycy i goście dzielą się swoim spojrzeniem na to, co niepilne, a jednak ważne. Dzisiaj jest ze mną Małgosia Leśniak z firmy Alexanderman Solutions. Gosiu, czy mogłabyś trochę więcej o sobie powiedzieć? Oczywiście. Jeszcze raz dziękuję Ci za zaproszenie. Nazywam się Małgorzata Leśniak i pracuję w firmie Alexanderman Solutions od 15 lat. Obecnie mam stanowisko dyrektora do spraw klientów. Można powiedzieć, że zajmuję się ja i mój dział projektami rekrutacyjnymi dla klientów zlokalizowanych w Polsce, jak i na obszarze całej Europy, czy też obszaru EMEA, tak naprawdę od Afryki aż po północną Islandię. Prowadzimy projekty rekrutacyjne dla klientów międzynarodowych, a co za tym idzie, mam okazję widzieć bardzo dużo z tego, co się dzieje w organizacjach nie tylko w Polsce, ale i na świecie, jeżeli chodzi o działy HR, jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi, a także o działy CSR, którymi się bardzo interesuję. Ja chyba też powiem o sobie słówko, bo nie wszyscy mogą wiedzieć i muszą wiedzieć, kim jestem. Nazywam się Elżbieta Zadęcka-Cieślik, pracuję w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, już 3 lata minęło. Koordynuję w tym momencie projekt FIO. To jest projekt regrantingowy dla małych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, ale odpowiadam też od niedawna tak bardzo formalnie, bo wcześniej działo się to, wynikło to z moich zainteresowań, odpowiadam za współpracę z biznesem. Stąd nasze dzisiejsze spotkanie, ale my z Małgosią i w ogóle z firmą Alexanderman Solutions współpracujemy już jakiś czas. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, chyba zaczęliśmy w 2018 roku, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to już 2 lata. Że to 2 lata i ja zaprosiłam Was wtedy do udziału w projekcie, który realizowaliśmy w fundacji. On dotyczył wolontariatu kompetencyjnego. To był taki projekt, w którym osoby pracujące w biznesie, które są zainteresowane prowadzeniem szkoleń, mają do tego kompetencje, mają wiedzę, ale na przykład nie mają warsztatu trenerskiego, mogły u nas w tym projekcie zdobywać ten warsztat trenerski, szlifować go, a potem samodzielnie prowadzić szkolenia dla organizacji pozarządowych, którymi się opiekujemy. I wtedy właśnie pamiętam, że pierwszy raz zaprosiłam Was do tego projektu i fajnie się stało, bo bardzo chętnie się do niego zgłosiliście. Tak, to była super przygoda dla nas, dla naszych pracowników, myślę, którzy mieli okazję też mieć o wiele większą ekspozycję na NGOsy i zetknąć się i porozmawiać tak naprawdę tak dosyć bezpośrednio na temat problemów, które NGOsy przyniosły do stołu wtedy i do tej dyskusji. Na pewno ten projekt dobrze wspominam i pamiętam właśnie super, super też informacje zwrotne od pracowników, którzy byli zachwyceni możliwością uczestniczenia w tego typu projekcie. Właśnie, a propos informacji zwrotnej, coś Ci przeczytam. Mam nadzieję, że poprawnie po angielsku. Hi ladies, thank you once again for our class today, for your enthusiasm and positive energy. It was a real pleasure. I jeszcze mały fragment. Z takimi dziewczynami prowadzenie zajęć to czysta przyjemność. Domyślasz się, kto mógł powiedzieć to? No, mam nadzieję, że to uczestnicy zajęć językowych, które prowadzimy u Was w firmie. Tak. To jedna z osób z Waszej firmy, która realizowała u nas ostatnio zajęcia z języka angielskiego. Jak widzisz, entuzjazm jest nie tylko po naszej stronie, czyli tych osób, które uczestniczą w tych zajęciach, ale również jest ten entuzjazm po Waszej stronie i my to naprawdę obserwujemy podczas zajęć. Dobrze nam się współpracuje. Jak myślisz, Małgosiu, z czego to wynika?
Myślę, że to jest to złote pytanie, na które jeżeli damy odpowiedź, to jeżeli znajdziemy ją, to myślę, że wszyscy jej będą używać. Wydaje mi się, że to jest dosyć złożona kwestia. Na pewno, tak jak we współpracy wszędzie, w biznesie, w jakichś prywatnych przedsięwzięciach, nawet w gronie przyjaciół, osobowość ma dużą rolę i jakieś takie pozytywne nastawienie do życia. Generalnie rzecz ujmując, bardzo dobrze nam się pracuje z osobami, które są pozytywne, prawda? I wydaje mi się, że tutaj po dwóch stronach jest akurat takie nastawienie i to dużo daje. Natomiast oczywiście to nie jest wszystko. Mamy wydaje mi się, podobne cele i jakby spełniamy swoje potrzeby po obu stronach równorzędnie. I to powoduje taką partnerską relację, to, że właśnie możemy sobie przekazywać informacje zwrotne, ale też być takie pozytywne, jak przytoczyłaś przed chwilą, ale też być otwartym i konstruktywnym, jeżeli coś po prostu nie działa, czy gdzieś mamy jakiś problem. To powoduje, że ta relacja, jak w każdej relacji i prywatnej, i służbowej, może się rozwijać, ma solidne fundamenty i jakby tworzy coś cały czas nowego. Ewoluuje jakby w formę, która jest podparta dosyć dużym zaufaniem i szacunkiem dla obu stron. Także to wydaje mi się, że też jest ważne. Wiadomo, jakby wy macie potrzeby jakby dokształcania czy językowego, akurat w tym przypadku, ale przecież prowadzimy też różne inne projekty. Dla nas istotne jest to, żeby naszym pracownikom zapewnić możliwość wolontariatu i dać im możliwość czynienia czegoś dobrego w ramach pracy, ale troszeczkę też poza tym środowiskiem pracowym, więc tutaj po prostu no, spełniamy się i komplementujemy się nawzajem, bo akurat udało nam się taką relację zawiązać. Tak. Ja też to zauważam, taką dużą otwartość, chęć do współpracy, duży szacunek do siebie, bo tak jak mówisz, czasami zdarzają nam się jakieś błędy w tej współpracy, albo czasami zdarzają się nam po prostu jakieś sytuacje losowe i coś nam wypada, ale mimo wszystko jakby nas to nie stopuje i umiemy zawsze znaleźć jakieś wyjście z sytuacji, bo po prostu ze sobą rozmawiamy i mamy do siebie zaufanie. Powiedziałam na początku, że zaczęliśmy od tego projektu, gdzie szlifowaliście warsztat, część pracowników, warsztat trenerski. Potem z tego zrobiły nam się zajęcia z języka angielskiego dla zespołu pracowników z fundacji. Także chyba to już też trwa 2 lata. Spotykaliśmy się najpierw w naszym biurze na Krasickiego, a kiedy zaczęła się pandemia, nie porzuciliśmy wcale tych zajęć. Przenieśliśmy się po prostu w świat wirtualny i odbywają się teraz te zajęcia na platformie Zoom. Mało tego, dołączyliście też do naszego projektu FIO Małopolska, czyli projektu rebrandingowego, gdzie wspieramy małe organizacje i grupy nieformalne. I tam realizujecie dla tych grup i organizacji szkolenia. Bardzo fachowe, bardzo specjalistyczne i takie też poruszające, dotyczące kompetencji miękkich. Kilka szkoleń nam się już udało zrealizować. Mało tego, w zeszłym roku, jak pamiętasz, odbyła się gala kończąca projekt FIO Małopolska Lokalnie i pracownicy AMS-u pomagali nam też w organizacji tej gali. Byli z nami tam na miejscu, pomagali nam przenosić stoły, układać stoliki, ogarnęli całą recepcję. Przyszło ponad 100 osób, zupełnie im nieznanych, z innego środowiska. I powiem Ci, Małgosiu, że ja ich, tą całą trójkę w pewnym momencie zostawiłam na recepcji i przychodziłam co jakiś czas patrzeć, jak tam sytuacja i po prostu oni tam się czuli jak w swoim żywiole. Po prostu tak wszystko ogarnęli, że naprawdę byłam pod ogromnym wrażeniem. Przyszli do nas na kilka godzin i jeszcze z takim entuzjazmem z nami pracowali, więc myślę, że ta wspólnota właśnie jakichś celów, ale też takich zachowań, tej otwartości. Myślę, że podobają Wam się chyba też nasze działania, to, że my, to co my robimy w ogóle w fundacji, prawda?
i że Wy możecie się po prostu aktywnie włączyć w te działania. Na pewno, na pewno. Wiesz, gdybyśmy nie zgadzali się z tym, co robicie, to na pewno nie poszlibyśmy w tej współpracy tak daleko. W ogóle byśmy jej nie podjęli. Jedną rzeczą jest oczywiście to, żeby jakby zgodnie z polityką naszej firmy wspierać w ramach naszej działalności charytatywnej czy działalności związanej z odpowiedzialnością społeczną jedynie organizacje, które się wpisują oczywiście w jakieś normy, które nasza firma opisała. Natomiast drugą kwestią jest to, że oczywiście tak zupełnie po ludzku myślę, że projekty, które prowadzicie, są projektami bardzo istotnymi dla mnie osobiście, jako osoby kierującej tymi działaniami w oddziale polskim naszej firmy, ale też dla pracowników, którzy identyfikują się po prostu z Waszymi celami i autentycznie i z całego serca chcą pomóc. Także to myślę, że to jest warunek konieczny w ogóle jakiejś efektywnej współpracy i tego, żeby ona się zaczęła. Myślę, że to taki pierwszy tak naprawdę warunek. Tak. Mamy nadzieję, że włączycie się też w jakieś inne działania. Nawet mieliśmy na to pomysł już w tym roku. Pamiętasz, był też pomysł i nawet Wasza zgoda na dofinansowanie kilku projektów już tak gotówkowo, tak, że pieniądze by za tym poszły. No niestety ale pandemia pokrzyżowała nasze plany. Tak, pandemia pokrzyżowała nasze plany. Niemniej bardzo doceniamy to, że ten pomysł Wam się spodobał, że nam zaufaliście, że my dobrze też ten projekt realizujemy i wybieramy fajne inicjatywy do działania i że te pieniądze rzeczywiście tam realnie działają, tak, i pomagają ludziom. To prawda, że niestety nie udało nam się tego zrealizować z przyczyn od nas niezależnych zupełnie, tak, bo sytuacja pandemiczna nas wszystkich zaskoczyła i jakby każdy zaczął już tego portfela swojego bardziej pilnować, bo nie wiadomo, co nas czeka jeszcze pewnie przez kilka następnych miesięcy. Ale miejmy nadzieję, że powrócimy jeszcze do tego pomysłu. Być może zrobimy swój własny projekt poza tym projektem FIO u nas dużym na finansowanie takich inicjatyw społecznych, bo to się bardzo sprawdza. Jak najbardziej, myślę, że tak, jak najbardziej. Organizacja społeczna i takie różne oddolne czy lokalne inicjatywy są bardzo istotne i ja się szczególnie cieszę, że Wy jakby widzieliście ich znaczenie i potrzebę od kilku lat, widząc, co się dzieje w Polsce na ulicach w tym tygodniu dosłownie i jak organizują się różne środowiska i bardziej i mniej formalne. Wydaje mi się, że jakby dopiero też dotrze do wielu osób w tym momencie to, jak istotne jest to poczucie jakiejś społeczności lokalnej i działania na jej rzecz. Także wydaje mi się też, że tak wszystko jeszcze przed Wami i mam nadzieję, że my będziemy częścią tych inicjatyw i będziemy mogli je wspierać w przyszłych projektach w nowym 2021 roku. Tak, też mam taką nadzieję. Muszę Ci, Małgosiu, powiedzieć, że w ogóle współpraca z Wami to była no pierwsza ta współpraca trwająca już 2 lata, to jest dla nas pierwsze takie duże doświadczenie współpracy z biznesem. Oczywiście gdzieś tam po drodze pojawiały się różne mniejsze inicjatywy z innymi firmami czy takimi fundacjami korporacyjnymi, ale ta nasza współpraca przez to, że trwa kilka lat i ona się rozwija, ona idzie sobie w różne strony i my ciągle poszukujemy tych możliwości rozwinięcia tej współpracy i dawania Waszym pracownikom szansy, żeby mogli coś dobrego w naszej organizacji zrobić, a tym samym dla innych osób. To jest przyszłościowe i to nas wiele nauczyło.
Mnie osobiście, bo jestem w tym od początku i dzięki temu teraz te swoje doświadczenia zbieram i będę wykorzystywać też, żeby poszukiwać tych dróg współpracy też z innymi firmami, z innymi fundacjami, z innymi organizacjami, no, które byłyby chętne z nami rozwijać działalność społeczną. Dziękuję w ogóle, Gosiu, że zwróciłaś też uwagę na to, czym się zajmujemy, bo my jesteśmy organizacją pozarządową, która wspiera różne inne organizacje. W najbliższym czasie mamy plan policzyć, ile wsparliśmy przez kilka lat organizacji pozarządowych, a ile u nas grup nieformalnych przemieniło się w organizacje pozarządowe. My sobie tak rozmawiamy nieraz na spotkaniach i mówimy, że jesteśmy takim inkubatorem organizacji pozarządowych, bo najpierw się do nas zgłaszają grupy nieformalne, a potem się z nich robią organizacje pozarządowe, które my pomagamy się zawiązać, no ze wszystkim, co się z tym łączy po prostu. I mamy naprawdę takie grono przeróżnych organizacji, malutkich już teraz, niektórych większych, spektrum działania jest przeróżne, dlatego jesteśmy organizacją bardzo otwartą, nie ustawiamy się też nigdy po żadnej stronie, wspieramy wszystkich, ale jesteśmy też bardzo zróżnicowanym zespołem wewnętrznie i dlatego nigdy nie stajemy po jednej stronie. Zawsze jesteśmy po prostu neutralni, ale otwarci, wszystkim pomagamy, wszystkich wspieramy. Jest to, myślę, szczególnie ważne w tym momencie czasowym, tak? Szczególnie w obliczu tych wydarzeń, które się dzieją obecnie. Małgosiu, jeszcze takie pytanie do Ciebie. Czy Wy sobie jakoś tą współpracę z organizacjami pozarządowymi oceniacie? Nie chcę użyć takiego słowa ewaluacja, bo może to za trudno, ale czy sprawdzacie sobie też, jak to funkcjonuje i czy trzeba coś na przykład poprawiać, czy to jest ważne? Tak, jakby co roku tak naprawdę mamy taki bardziej formalny proces oceny, związany też z naszym cyklem budżetowym, nie ukrywając. Dla nas jest kilka istotnych kwestii. Taka najbardziej jakaś miarodajna metrycznie, to jest kwestia ilości dni wolontariackich, które biorą nasi pracownicy, bo tak jak mówiłam, ten wolontariat i umożliwianie pracownikom wolontariatu jest dla nas bardzo istotny. Natomiast jest dużo też takich czynników bardziej miękkich, które staramy się mierzyć po prostu feedbackiem od ludzi i to tak naprawdę skupia się w dwóch obszarach. Z jednej strony to jest kwestia, jak nasi ludzie, jak my, koordynatorzy, oceniamy współpracę z daną organizacją, jak łatwo nam się z nią współpracuje, co możemy do niej wnieść i co możemy uzyskać z powrotem w kontekście właśnie jakichś takich inicjatyw, wydaje mi się, przede wszystkim, które pozwolą rozwijać ten wolontariat u nas w biurze. Natomiast z drugiej strony też często badamy to, w jaki sposób nasi pracownicy reagują na różnego rodzaju inicjatywy, które jako zespół do spraw odpowiedzialności społecznej pokazujemy. Bo są takie inicjatywy, w które chce się zaangażować od razu milion osób i wszyscy się z tym albo identyfikują, albo czują, że mogą w jakiś sposób kontrybuować do tego łatwo. Albo są takie inicjatywy, które nie do końca się spotykają z takimi dużymi chęciami, albo z powodu kwestii wymaganych od wolontariuszy, mogą być dosyć czasami trudne problemy, z którymi się trzeba zmierzyć, albo z jakichś innych względów logistycznych, różnie to naprawdę bywa. Natomiast tak jak inne firmy mogą mieć na celu może bardziej działalność
PR-ową, która dla nas oczywiście jest też istotna, tak? My dbamy o swój wizerunek i chcemy, żeby on był bardzo pozytywny. Na pewno nie jest to dla nas priorytetem, jeżeli chodzi o taki jakiś wizerunek zewnętrzny. Dla nas bardziej istotne jest na pewno to, żeby dawać jak największej ilości pracowników tą możliwość uczestniczenia w działalności społecznej i wolontariackiej. A czy to się opłaca pracownikom? Poza tym, że jakby zaspokajają swoją potrzebę. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że gdyby się nie opłacało, to nie mielibyśmy właśnie, tylu chętnych i nie mielibyśmy tylu tych inicjatyw po prostu non-stop. Bo to nie jest tak, że pracujemy tylko z wami, ale jest mnóstwo innych rzeczy, które robimy. Natomiast poza wydaje mi się spełnianiem swoich takich wewnętrznych potrzeb, które ja bym tego nie bagatelizowała, wydaje oczywiście mi się, że to jest dosyć istotne i też patrząc na to, jakich my mamy pracowników, oni oczekują od nas jako od pracodawcy, żeby im takie rzeczy umożliwić i to jest pewnego rodzaju standard też na rynku. Ale jakby uczestnictwo w projektach różnych charytatywnych pozwala na rozwój umiejętności, czy to organizacyjnych, czy współpracy z innymi firmami, czy ludźmi, czy innym rodzajem klienta, jak zwał, tak zwał, tak w zależności od projektu. Natomiast tak jak mówiłam w kontekście tego pierwszego projektu szkoleniowego, od którego zaczęłaś, Alu, to jest też po prostu coś, co bardzo rozszerza horyzonty i pozwala się dużo nauczyć. I wydaje mi się, że dla wielu osób jest to bardzo ekscytująca sprawa, że mogą to zrobić w czasie pracy, a nie muszą na to na przykład, nie wiem, nie muszą na rozszerzanie horyzontów poświęcać swojego czasu wolnego, mogą wtedy oglądać Netflixa. Mówię, oczywiście sprowadzam to do takich bardzo prostych porównań, ale trochę to tak jest, że my jako pracodawca cieszymy się, że możemy pracownikom dawać takie możliwości wolontariatu, a z drugiej strony pracownicy wydaje mi się, że widzą w tym dosyć dużą korzyść, że w czasie pracy, czy też w bardzo ułatwiony sposób, tak, bo nie muszą takiej organizacji sami wyszukać, nie muszą się do niej odzywać, tylko mają wszystko podane na tacy, mogą zrobić coś dobrego i nauczyć się czegoś przy okazji. Więc wydaje mi się, że to są na pewno takie korzyści poza tymi takimi bardziej, no nie powiem wyższymi, ale poza tymi mniej namacalnymi, które można opisać w tym przykładzie naszej współpracy. Jasne. Czyli z jednej strony zaspokajamy jakąś tam potrzebę pomagania w różnym zakresie, tak? Bo w różne organizacje i w różne inicjatywy się włączają. Ja tutaj widzę też fajną rzecz, po prostu ich wkład, wiesz, w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w budowanie trzeciego sektora, który uważam, że jest bardzo ważnym elementem społeczeństwa w ogóle. A z drugiej strony mają szansę też, żeby swoje umiejętności, żeby swoje kompetencje poszerzać, prawda? Jeżeli na przykład skończyli filologię angielską albo zakładam i z tego co tak widziałam po osobach, które z nami współpracowały, przekrój tutaj wykształcenia jest szeroki, to po prostu zdobywają też te umiejętności czy prowadzenia szkoleń, czy współpracy, czyli takie kompetencje trochę miękkie też rozwijają przy okazji, tak? Mając tą swoją wiedzę, to rozwijają kompetencje miękkie. Słuchaj, Małgosiu, wy działacie też nie tylko w Polsce, prawda? Bo firma jest międzynarodowa. Czy w innych waszych placówkach za granicą też ludzie włączają się tak chętnie w współpracę? Tak, tak, jak najbardziej. I to dużo zależy od lokalizacji. Mamy oddziały no, na wszystkich kontynentach, na całym świecie, więc może przytoczę kilka przykładów.
bardzo podobne biuro i bardzo podobne, bardzo, bardzo podobną organizację, którą mamy w Krakowie. Mamy także w Manili, stolicy Filipin. I tam ta działalność charytatywna wygląda bardzo, bardzo podobnie. Jest mnóstwo inicjatyw takich bardzo, bardzo oddolnych od pracowników, którzy przychodzą i mówią: ach, jest, coś się dzieje, pomóżmy tutaj, albo jest taka organizacja, z którą pracujemy, chcemy to rozszerzyć. I to trochę natomiast też jest kilka organizacji, z którymi oni współpracują bardziej długofalowo i w jakiś taki bardziej skoordynowany sposób. Podobne biuro mamy w Cleveland w Stanach Zjednoczonych, gdzie również jakby pracownicy angażują się bardzo w to, co się dzieje w takiej lokalnej społeczności. Tam jest to też bardzo mocno kwestia taka, że to biuro jest chyba jednym z naszych młodszych biur i po prostu spełnia też ta działalność taką funkcję integracyjną i łączącą naszych pracowników. Także na pewno takie rzeczy się dzieją. Natomiast mając jakby oczywiście firmę globalną, my mamy również różnego rodzaju takie globalne inicjatywy, w których uczestniczymy i każdy oddział uczestniczy w nich na swój sposób. Dlatego, że czy to na przykład w dniu Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego, czy to w naszym firmowym Dniu Różnorodności, mamy jakby najczęściej rzucone hasło, że jest taki dzień, to są globalne rzeczy, które chcemy zrobić w tym temacie, czyli nie wiem, przeprowadzić na przykład jakieś seminarium na ten temat albo umożliwić spotkanie z jakimś ekspertem. Natomiast zostawiamy wolną rękę naszym lokalnym biurom i oddziałom w kwestii tego, jak oni chcą obchodzić ten dzień sami. I tutaj tak naprawdę, no wiadomo, chociażby na przykładzie różnorodności, ona będzie oznaczała inną rzecz w Stanach Zjednoczonych, gdzie oczywiście też jeszcze teraz bardziej w kontekście ostatnich wydarzeń mówimy o różnorodności rasowej. Natomiast w oddziale polskim możemy się o to starać, natomiast pewnie ta różnorodność będzie pokazywana w troszeczkę inny sposób. I tak samo inaczej będzie to w kwaterze głównej naszej w Wielkiej Brytanii, czy w Singapurze, czy w Manili. Także myślę, że to jest tego typu działanie, które no, z jednej strony daje nam jakieś takie ogólne ramy i pokazuje, co dla naszej firmy jest ważne, jeżeli chodzi o działalność społeczną, jeżeli chodzi o kwestie, które są dla nas istotne. Natomiast z drugiej strony pozwala lokalnym oddziałom robić to, co jest dla nich najistotniejsze w danym momencie czy w danym kontekście po prostu społecznym, czy jakimkolwiek innym, w jakim to może funkcjonować. Fajnie, bo nam w międzyczasie wyszła jeszcze jedna, jeszcze jeden efekt. Powiedziałaś o integracji takiej wewnętrznej, szczególnie jak są małe lokalizacje, macie, gdzie pracuje mało pracowników i jeżeli oni się włączają, jeden drugiego zaraża, włączają się w jakąś jedną akcję. Ja myślę, że jak my byśmy zebrali wolontariuszy od Was firmy, którzy do tej pory dla nas prowadzili te zajęcia, to z nich by się taka mała społeczność zrobiła też. Myślę, że też fajnie by się mogli zintegrować. Także doszedł nam tu jeszcze jeden element właśnie, o którym też nie pomyślałam wcześniej, że może to być taka możliwość integracji pracowników, szczególnie tam, gdzie jest ich mało, tak? I muszą się ze sobą poznać. To na pewno sprzyja lepszej pracy w tej lokalizacji, jak są bardziej zintegrowani. Tak, ja bardzo często dostaję pytania od moich kolegów, czy z Polski, czy z zagranicy,
wiesz co, chcę zrobić jakąś integrację zespołu, bo mam nowy zespół albo coś takiego. Czy znasz jakąś firmę, NGO, czy jakiś inną fundację, dla której moglibyśmy coś razem zrobić? Już ludzie jakby mniej wychodzą w stronę, na przykład, nie wiem, jakieś tam, co się dawniej robiło, City Game, czy jakieś imprezy, czy wyjścia na piwo. Imprezy integracyjne. Tylko właśnie wolą zrobić coś dla społeczności i kilka jakichś takich rzeczy udało nam się zrobić. Powiem szczerze, że w Krakowie nadal mi jest ciężko znaleźć tego typu inicjatywy, które tak w danym momencie z tygodnia na tydzień nagle mi przyjmą 10 osób i coś dla nich zorganizują. Natomiast na przykład w Londynie, w naszym oddziale, jest mnóstwo takich miejsc, z którymi też nasza firma jest związana od dłuższego czasu i z którymi przeprowadza tego typu różne działania. Chyba tam ta działalność jest też na troszeczkę innym poziomie jeszcze, niż bardziej pewnie rozwinięta i ludzie są bardziej tego świadomi niż w Polsce. Chociaż w Polsce, myślę, obie możemy się zgodzić, że rośnie też ta świadomość, prawda? Pewnie, oczywiście, że tak. A pamiętasz, wiesz, w jakie oni się tam włączają akcje? Bo wiesz, mnie przychodzi do głowy najczęściej taka akcja, nie wiem, na przykład malowanie ścian, tak. Malowanie ogrodzenia, sprzątanie, sadzenie drzewek. Tego typu rzeczy, prawda? Tak, takie fizyczne też z reguły ludzie się cieszą, jak mają coś takiego do roboty. I myśmy właśnie robili jakieś sadzenie ogrodów czy drzew, jak najbardziej tutaj w Polsce tak samo. Ale na przykład w Londynie jednego razu pamiętam, że nie pamiętam dokładnie, jaki to był dzień. Pamiętam, że było coś związane chyba z bezdomnością. Może to było przed świętami. I nasi pracownicy mieli taką grę integracyjną, żeby po prostu chodzić po dzielnicy, gdzie jest siedziba naszej firmy i zebrać jak najwięcej datków, które mogliby, ale takich rzeczowych, które mogliby przekazać później do jakiejś tam parafii kościelnej, też z kościoła koło naszej firmy, która się zajmowała właśnie osobami w kryzysie bezdomności. I oni nie mieli w ogóle z tym problemu, żeby wejść do sklepów, gabinetów dentystycznych i prosić o tego typu rzeczy. Myślę, że jakbyśmy w Polsce coś takiego chcieli przeprowadzić, to spotkałoby się to odrobinę z oporem. Byłoby i od fundraiserów, tak. i od tak. ludzi, którzy by byli nękani i nachodzeni. No, to tak jak mówię, jest troszeczkę inna mentalność, troszeczkę inaczej to wygląda w zależności od kraju. No, ale tak mi się skojarzyła taka ostatnia akcja, którą oni właśnie zrobili, właśnie jako element integracji. No, wydało mi się fantastycznie. No, my się też zmieniamy, ale rzeczywiście jest jeszcze w nas dużo oporu przed proszeniem. Sama wiem, po naszej fundacji chcemy też już rozpocząć na taką większą skalę fundraising, ponieważ chcielibyśmy mieć ofertę dla naszych beneficjentów, dla organizacji pozarządowych taką stałą, tak, żeby ona nie zależała od środków, które pozyskamy z różnych funduszy, bo one raz są, raz ich nie ma, one się kończą w pewnym momencie. Chcielibyśmy uniknąć tej luki i mieć taką stałą ofertę. Tak, i uruchamiamy właśnie działania fundraisingowe i rzeczywiście do tej pory nie mieliśmy z tym doświadczenia, więc jest nam rzeczywiście trudno prosić, chociaż z drugiej strony jest wiele zbiórek publicznych, tak? Tylko że to są najczęściej zbiórki publiczne na osoby potrzebujące, tak? Najogólniej mówiąc. To są takie akcje trudne, związane z emocjami. Natomiast my mamy, fundacja ma inną trochę działalność, tak? Nie taką emocjonalną bardzo, więc trochę tam jest z tym trudniej, ale się uczymy i będziemy te działania rozpoczynać. Myślę, że jakoś ruszymy z tym bardziej do przodu. Trzymam kciuki.
Małgosiu, jeszcze chciałam Cię na koniec zapytać, kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale jakbyś mogła przypomnieć też, jak Wy wybieracie organizacje do współpracy, co się dla Was liczy, no bo nie z każdym też podejmujecie współpracę, prawda? Tak, i mieliśmy wiele takich prób, bo generalnie wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest na tyle na pierwszy rzut oka sensowny, jeżeli chodzi o cel i jakby związek tego, co robi z tym, co nasza firma też jakoś wspiera, jeżeli chodzi o ideały i działalność, warto z tymi osobami rozmawiać. I ja mam dosyć dużo takich rozmów, bo dużo organizacji poszukuje pomocy wśród korporacji krakowskich, których jest multum obecnie na rynku, no ale też można liczyć, że jest tam jakiś grosz, który można pozyskać dla swojej działalności. Jeżeli chodzi o Alexander Mann Solutions, to dla nas najistotniejsze jest, tak jak mówiłam, poza tymi takimi bazowymi warunkami, jeżeli chodzi o podstawy działalności, kwestia zaangażowania wolontariuszy. Wolontariuszy z naszej firmy w działalność danej organizacji, bo my nie mamy jakichś dużych środków, które wydajemy na promocję związaną właśnie nie wiem, produktami czy budowaniem wizerunku. Natomiast bardzo, bardzo nam zależy, żeby te potrzeby wolontariackie i czynienia czegoś dobrego spełniać w naszych pracowników. Więc jakby możliwość współpracy właśnie na tym polu jest dla nas jedną z bardziej istotnych kwestii. A dodatkowo oczywiście też możliwość takiej długotrwałej współpracy, która będzie z partnerem, właśnie partnerem, to jest chyba to też kluczowe słowo, który zrozumie, że u nas pewne procesy trochę dłużej trwają, który nie oczekuje od nas, że będziemy super elastyczni, a będzie elastyczny wobec nas. I to może się wydawać troszeczkę nie fair, jeżeli chodzi o podejście do tego. Natomiast no niestety to też jest rzeczywistość, której my, prowadząc działania CSR-owe w organizacjach takich stricte biznesowych, musimy rozumieć, musimy po prostu grać z tymi regułami gry, które są nam nadane. I tam, gdzie możemy się jakoś uelastycznić, to będziemy elastyczni, ale to najczęściej jest w tym czynniku ludzkim, natomiast w tym czynniku proceduralnym czy finansowym to nie mamy za dużego ruchu. Więc podsumowując, wydaje mi się, że partnerstwo, możliwość elastycznej i współpracy też popartej takim rozumieniem, w jakich warunkach my pracujemy. I jakby już takie kluczowe dla MS-u, czyli możliwość, umożliwienie wolontariatu naszym ludziom, czyli zrobienia czegoś ekstra poza godzinami pracy albo w godzinach pracy, tak żeby ich zaangażować do takich działań bardziej społecznych i charytatywnych. Mnie się jakoś ciśnie na język, wiesz, nadawanie na jednej fali trochę. To z czasem wychodzi. Czy jesteśmy na tej jednej fali, czy nie, nie? Jak nie jesteśmy, no to chyba się kończy ta współpraca. Nie, jak Tak, bardzo jesteśmy, często. to ona sobie trwa, tak? No, Jak u zgadza nas dwa się. lata. Zgadza się, zgadza się, naprawdę. To, od czego też zaczęłam, to właśnie to, że no, współpraca z pozytywnymi ludźmi i współpraca z ludźmi, którzy jakby mają podobne cele, na pewno jest o wiele łatwiejsza niż w sytuacji, kiedy jednego z tych elementów nie ma. Natomiast wiesz, no, my bardzo często zaczynaliśmy współpracę, zaczynaliśmy rozmowy z różnymi organizacjami, ale one do niczego nie prowadziły, albo prowadziły do jednego projektu, który był zrobiony no, ostatkiem sił i wypruciem żył po jednej albo drugiej stronie, i tak naprawdę zakończeniem tej współpracy był po prostu ta ilość wysiłku włożonego w to wszystko była zbyt duża.
Małgosiu, podsumowując i kończąc, jutro widzimy się na webinarze, który prowadzisz o liderze społecznym, skutecznym społecznym liderze. To nie pierwsze spotkanie z Tobą, nie pierwsze szkolenie prowadzone przez Małgosię. Mam też nadzieję na dalszą naszą współpracę, bo pomysłów mamy tutaj, jak wiesz, dużo różnych i wychodzą nam one po drodze. Fajnie, że jest możliwość, żeby te pomysły do Was zgłaszać i że zawsze jakiś odzew jest i jesteśmy w stanie sobie je realizować. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki. Dzięki serdeczne.